brudne serca, kurwo. Aha, brudne serca, studio pokój, smaki, smak. Czym zaczniesz gadkę? 1984 to był rok, jak urodziłem się, a Jordan podpisał z Nike kontrakt. Dwa lata wcześniej wyszły pierwsze Air Force One, a przed końcem milenium trafiły do Source'a. Teraz Polska, jak u nas były modne sweary. Dwie pary Nike'ów na raz kupował sobie Mary. U nas wtedy były tylko odrzuty z serii, więc chłopaki odwiedzali po te buty Berlin. Pysk jeździł po winyle, wracał z parą Nike'ów. Dlatego do dziś jego mixtape jest w fazie startu. Po debiucie Shona Paula był tam stół Jamaica, a w Polsce dogorywał trend Heltach, Skeltach, więc chłopaki przebierali w tych sneakersach, w stertach leżących tam, żeby kolor nie był zbyt rażący. A wróciwszy z Niemiec wschodnich tu, reprezentowali byczym wschodnik i bruk. Na Nike, możesz tu zarabiać dzień i noc. Za Nike, możesz tu dostać w pierdol. Te Nike, zakładasz, czujesz dumę i czasami jesteś jak 30 cm ponad chodnikami. Na Nike, możesz zarabiać dzień i noc. Za Nike, możesz też dostać w pierdol. Te Nike, zakładasz, czujesz dumę i czasami jesteś jak 30 cm ponad chodnikami. Ostatnio kupił sobie skiboj też parę za sos, który odkłada na mieszkanie. I wiesz, tanie nie były, zdzierają kurwy syny. Za tą cenę możesz kupić 10 odwiedzając Chiny. Ale chuj z tym, nieważne, kupił całe białe. Więc jak chce, to może przejechać tagiem nawet. A jak wyszedł na osiedle, żeby pety nabyć, usłyszał skiboj, ty weź poluzuj rzepy, stary. Bo Nike noś luźno, wtedy relaks, tu pies. A jeśli nie wiedziałeś, to teraz już wiesz. Teraz już jest w kolekcji po to puty buty. Może z serii 14 luty kupić dla swojej dupy. I w ogóle różne edycje masz. Niektóre wyglądają jak science fiction. A jak dla ciebie to za mało, to jak Kixner i brat. Wybierz zamów i czekaj na przesyłkę. Na Nike, możesz tu zarabiać dzień i noc. Za Nike, możesz tu dostać w pierdol. Te Nike, zakładasz, czujesz dumę i czasami jesteś jak 30 cm ponad chodnikami. Na Nike, możesz zarabiać dzień i noc. Za Nike, możesz też dostać w pierdol. Te Nike, zakładasz, czujesz dumę i czasami jesteś jak 30 cm ponad chodnikami. Wśród materialistów uzależnionych od zysku, ja zbierałem hajs na najlepsze Nike. To nie jest takie proste. Ty znasz to. Wśród materialistów uzależnionych od zysku. Ja zbierałem hajs na najlepsze Nike. Ze sklepu Nike wyniósłbym wszystko, co najlepsze. Wszystko co ja jest. Jestem super raperem, słuchasz, you know me. Mówisz, jest piekło na ziemi, klimat jak Mobdy. A ten kurwa glut nagrał Trump i rap, pizdo. Ja przekazuję treść jak Nasty Nas. Bo niektórzy za obuwie dają straszny hajs, bo zbierają w pizdu czasu na te Nike. A dziewczyny mówią ci, z charakteru fajny jesteś, za plecami wyśmiewając twoje sprandy zdechłe. Bo kurwa, ty myślisz, że ten świat raczej czaisz, a nie wiesz nawet jak cię ruka materializm. Wierzysz Naomi Klein w tej kurwa pierdoły, ale no logo w pewnych kręgach to logo, sorry. Może to prymitywne, ale ludzie tacy są. Chcą mieć coś, co dla innych znaczy coś. A ja jak jakiś sos, to będę kurwa wreszcie. Będę w dresie Lacoste zapierdalać po mieście. Na Nike, możesz tu zarabiać dzień noc. Za Nike, możesz tu dostać w pierdol. Te Nike, zakładasz dły. Sami, czy rzepy. Na Nike, możesz zarabiać dzień noc. Za Nike, możesz też dostać w pierdol. Te Nike, zakładasz nowe, czujesz dumę. I wkurwiasz się, kurwa wdepniesz w gumę. Albo gówno, tak jest. W ogóle Kixner, wymyśliłem ci kurwa nową ksywkę od Kix. Jesteś kurwa Trumpek, taśmy smarki Trumpek. Pośród materialistów uzależnionych od zysku. Ja zbierałem hajs na najlepsze Nike. To nie jest takie proste. Tych Nike'ów nie kupiłem, lecz kupiłem blanty.